to na początek proszę powiedz nam kilka słów o sobie, czym zajmujesz się na co dzień. Nazywam się Magda Górnicka, jestem social media managerem, pracuję w agencji PR. Oprócz tego, że zajmuję się działaniami social mediowymi dla naszych klientów, jestem też współorganizatorką cyklu konferencji Social Media Day. A możesz przybliżyć nam swoje zainteresowania? Bo moim głównym zainteresowaniem jest Barack Obama, jego wykorzystywanie social media w komunikacji, zarówno jako kandydata na prezydenta, jak i później jako prezydenta. No i teraz znowu jako w walce o reelekcję. Poświęciłam 4 lata mojego życia i 3 prace dyplomowe, także jestem bardzo mocno wkręcona w temat. I także no, ten temat inspiruje mnie jednak też zawodowo, nie tylko prywatnie, ale jednak te pewne elementy z kampanii Barack Obamy czy z działań mogę sobie jakoś próbować przemycić do pracy. Jednym z głównych zagadnień, które są związane z prowadzeniem marketingu na Facebooku, to opublikowanie postów na fanpage'u. Czy mogłabyś wskazać jakieś zasady, którymi trzeba się kierować, publikując posty? Czy są jakieś reguły? Reguły są takie, żeby dostosować do społeczności, żeby mówić jej językiem, ale z drugiej strony, żeby nie starać się być sztucznym, czyli nie próbować na siłę wtopić się w coś, co totalnie nie pasuje osobie, która jest administratorem, która prowadzi danego fanpage'a. Trzeba mówić tak, żeby ten dialog był płynny i żeby i także nawiązywać do tego, co mówią ludzie, czyli to nie zmieniać zupełnie tematów, żeby przede wszystkim, żeby słuchać. Moim zdaniem słuchanie jest taką kluczową kwestią, jeśli chodzi o prowadzenie fanpage'y, bo tak naprawdę społeczność się ciągle rozwija, ciągle ewoluuje i my oczywiście możemy wyznaczać kierunki, możemy planować strategię, jednak to, jak to rzeczywiście wygląda w praktyce, w dużej mierze zależy od ludzi. Jeśli chcemy postawić na to, żeby ta społeczność była jakościowa, musimy przede wszystkim ich słuchać i dostosowywać się, czy podążać za tym, czego oni oczekują. Być otwartym na ich oczekiwania, a oczywiście także do pewnego stopnia je kreować. A jak z częstotliwością publikowania postów? Czy posty powinno się publikować, nie wiem, z kilka godzin, raz dziennie? To też wszystko zależy od marki. Mogą być takie profile, gdzie wystarczy publikować, nie wiem, 3 razy w tygodniu, 2 nawet. A czasami, gdy jest jakieś ważne wydarzenie, czy jakaś relacja live, na przykład z konferencją, to wtedy tych postów jest kilkanaście nawet dziennie. Oczywiście wtedy to trzeba uprzedzić fanów, że taka częstotliwość wzrośnie, bo mogą być zdenerwowani, że ktoś im spamuje i jakby odlajkować fanpage'a. Jednak oczywiście z jednej strony za rzadko jest za rzadkie dodawanie postów sprawia, że fani jednak się zniechęcają, zapominają o fanpage'u. Jednak z drugiej strony, gdy posty są dodawane zbyt często, to fani mogą się denerwować, że tutaj jednak jest spam i odlajkować fanpage'a. Także nie ma jednego właściwego trybu czy harmonogramu dodawania postów. Takim jakby standardowo przyjętym terminem jest raz dziennie. Mhm. Dla administratora fanpage'u liczy się też dostęp do statystyk, które dostarcza Facebook, ale niektórzy użytkownicy twierdzą, że te statystyki są mało dostępne. Czy ty w swojej pracy korzystasz jeszcze z jakichś innych zewnętrznych narzędzi do analizy? Do analizy Facebooka korzystam głównie z Brandu 24. Jest ono tyle dobrym narzędziem, że pozwala na powiadomienia w czasie rzeczywistym i porównywanie statystyk z Facebooka ze statystykami np. z Twittera czy z forów internetowych. Pod tym względem jest bardzo dobry, bo widać różnicę w tym bazie tworzonym przez fanów marki, że ten baz jest tworzony na różnego rodzaju platformach. Pozwala to porównać i jakby skierować uwagę osoby zarządzającej marką, czy zarządzającej komunikacją marki w social media na odpowiednią platformę. Statystyki Facebooka mają, znaczy ich główną wadą, jeśli chodzi o właśnie o facebookowe takie te natywne statystyki, jest to, że one się często bardzo zmieniają. I jakby te zmiany, gdy już administrator się przyzwyczaił do pewnego trybu, czy do pewnego wyglądu tych statystyk, one się zmieniają i później jest problem, żeby się przestawić na tą nową wersję. Obecne statystyki są całkiem przyjazne, tak mi się przynajmniej wydaje, i dosyć dobrze się z nich korzysta, choć jest kilka takich elementów, za którymi tęsknię w porównaniu z tymi, które były. A to narzędzie, które polecasz, jest darmowe?
Brand 24 nie, to można sobie kupić takie pakiety różnego rodzaju. My w agencji, w której pracujemy, mamy taki pakiet firmowy i z niego korzystamy. Choć z tego co wiem, to są udostępniane konta testowe. Muszę w ręce, że można sobie wypróbować. W internecie obecnie funkcjonuje takie powiedzenie, że jeśli nie masz konta na Facebooku, to nie istniejesz i do tego stosuje się wiele firm, małych i dużych. Czy myślisz, że rzeczywiście każda firma powinna mieć swój profil na Facebooku? Wydaje mi się, że nie, mimo że pewnie odbieram sobie chleb w tym momencie, ale nie wydaje mi się, że każda firma powinna mieć konto na Facebooku. Wynika to ze specyfiki branży. No, nie o wszystkich branżach można pisać na Facebooku i nie wszystkie branże można lubić, na przykład dom pogrzebowy, który ma swojego fanpage'a. No, są takie przypadki, można obserwować takie fanpage, ale nie wydaje mi się, żeby ktoś kliknie, nie wiem, lubię to, dom pogrzebowy, nie wiem, amen, no to będzie to wyglądało, brzmiało i dobrze funkcjonowało na Facebooku. Mhm. Ostatnio General Motors zapowiedziało, że wycofa się z kupowania reklam na Facebooku i ograniczy działania marketingowe z powodu trudności w pomiarze skuteczności marketingu. Jak zapatrujesz się? To jest odwieczny problem social media, bo nie wiadomo w jakim stopniu social media sprzedają. Próbujemy, oczywiście, specjaliści od social media próbują to klientom wytłumaczyć, że oczywiście może nie przełożyć się bezpośrednio na sprzedaż, że może to przełożyć na wizerunek marki, ale można zauważyć do pewnego stopnia, jeśli patrzymy na takie cele prosprzedażowe, w znacznym stopniu może to funkcjonować, gdy dajemy jakieś zniżki czy jakieś kupony dla fanów. I tutaj jest ta realizacja celów prosprzedażowych bezpośrednio. Z drugiej strony trudno powiedzieć, w jakim stopniu fani, którzy są u nas na Facebooku, rzeczywiście wybierają w sklepie naszą markę. Wydaje mi się, że tutaj pod tym względem właśnie działań sprzedażowych bardzo niedoceniony jest jeszcze, mam nadzieję, że jeszcze, rynek aplikacji mobilnych, które są z nami zawsze i tutaj wydaje mi się, że jest ten kierunek, w którym można patrzeć na takie realizacje celów bezpośrednio sprzedażowych. No i pytanie na koniec, również dotyczące Facebooka. Facebook powoli zbliża się do momentu, kiedy już nie uzyska więcej użytkowników, a cały rynek, na którym działa, zostanie całkowicie zagospodarowany. Jak myślisz, jak Facebook będzie się rozwijał dalej i jak będzie wyglądała przyszłość social media za rok, za dwa, za pięć lat? Facebook wydaje mi się, że będzie szedł teraz, w tym momencie, już widać, że powoli skręca, w kierunku rozwiązań biznesowych, czyli na przykład ostatnio prowadza promowane posty, czy będzie pozwalał niektórym użytkownikom promować własne statusy, tak żeby nasi znajomi widzieli nasz określony status na Facebooku. I wydaje mi się, że tego typu rozwiązania powoli będą jakby coraz bardziej integralną częścią Facebooka. Natomiast jeśli chodzi o social media, ja głęboko wierzę w Pinteresta. Jest to serwis polegający na komunikacji przede wszystkim wizualnej. Bo Facebooka jednak musimy czytać, scrollujemy, ale cały czas czytamy. Mimo że nasi znajomi dają filmiki czy zdjęcia, to jednak główną, czy jakby takim clue Facebooka jest tekst. Natomiast Pinterest jest zupełnie graficzny, zupełnie polegający na zdjęciach. Komunikacja wizualna jest przyszłością social media i Pinterest doskonale wstrzelił się w ten czas, gdy ludzie zaczynają sobie zdawać z tego sprawę. Także na Facebooku posty, które zawierają zdjęcia, są bardziej lubiane czy zdobywają więcej komentarzy, a Pinterest jest zupełnie polega na zdjęciach, więc jakby ta komunikacja wizualna jest jedyną główną możliwą na Pinterestie. I w tym kierunku takiej komunikacji tego typu, gdy nie wchodzimy w głębsze relacje, tylko po prostu przepinamy czyjeś zdjęcie, moim zdaniem zmierzają media społecznościowe. Dziękuję bardzo. Dziękuję.